Wiele z moich bab ma problem nie tyle co ze schudnięciem, co z nabraniem masy mięśniowej. Dlatego jesteśmy w tym momencie w siłowni i jest ze mną Sylwia, z którą będziemy pracować w tym momencie nad tym, żeby nie tylko się wyszczuplić, ale też popracować nad masą mięśniową. Dlatego z Sylwunią polecimy bicepsa. Sylwia, słuchaj, jest oparta o ławkę pod skosem i lecimy, Sylwia, do góry, ugięcia ramion, dwie na raz i z lekką rotacją. Pamiętaj o tym, żeby łokieć zostawał z tyłu i góra. Raz. Super. I spinaj na końcu wydech, oddychaj i z wydechem do góry. Powolutku do dołu i góra. Zepnij. I góra. Zepnij. Przytrzymaj chwilę na górze. Zepnij. Świetnie. Nie przenoś łokci do przodu. Łokcie zostają cały czas z tyłu. Postaraj się nad tym, żeby... Super. Super. I tak samo do dołu, trzymaj to bicepsem. I góra, jedziemy, jedziemy. Wykonaj 15 powtórzeń z wydechem. Pamiętaj o oddechu, inaczej się udusisz i umrzesz na tej ławce. I góra. Jest to, ale rośnie! Ale się pompuje, super. Pamiętaj o tym, żeby on zostawał z tyłu, żeby był wyizolowany. Świetnie, pięknie, jest dobrze. I teraz na przemian z bicepsem zrobimy sobie tricepsik. Pamiętaj o tym, to jest podstawowy, bardzo częsty błąd w siłowni, że plecy są ugięte, brzuch jest, cała pozycja jest podgarbiona. Wyprostuj plecy, lekko, Sylwuś, możesz jeszcze nogę na zewnątrz. Pamiętaj, żeby stabilnie, żeby dobrze się tutaj czuć. I tak, ręka do góry, bliżej troszeczkę ciała i wyprostowujesz ją, super. Możesz delikatnie zrotować jeszcze na końcu. O, właśnie, i mocniej pracuje twój triceps. Super. I góra. Patrz przed siebie i lecimy. Elegancko. Pięknie, Sylwia. Super. Zobacz. Zostań łokciem u góry. Bliżej łokieć ciała. Bliżej ciała. I dół. I góra. Z wydechem. I z wydechem. Super. I z wydechem. I wydech. I zmień rękę. Zmień rękę. Żeby ci zadruża nie urosła jedna, to zmień drugą. Noga na zewnątrz, noga na zewnątrz, plecy proste, świetnie. Łokieć blisko ciała i góra, i lecimy. Super, patrz, już od razu rotuje. Od razu poszła siła, świetnie, świetnie. I pamiętaj o oddechu, pamiętaj o oddechu. Pomagaj sobie oddechem. I w tym momencie wydech, mocno. On ci jeszcze pomoże w tym, żeby jeszcze mocno dopiąć, mocniej dopiąć. Wydech, wydech, super. Wydech. Pięknie. Wydech. Jest czat. Dobra, teraz z Karolinką polecimy sobie klatkę piersiową. Wyciskanie na ławce skośnej. Co jest ważne w tym ćwiczeniu? Ważne jest to, żeby nie mostkować za mocno. Możesz sobie, nawet jeżeli jesteś blisko gdzieś jakichś szantli, jakieś podwyższenia, możesz postawić sobie kolana trochę wyżej. W tym momencie od razu, słuchaj, cały odcinek lędźwiowy dociśnie się troszeczkę do ławki. Zaczynamy wyciskanie. Karolinko, na boki hantle, jak do wyciskania. O, w tym momencie. I zaczynamy, słuchaj, wyciskanie do góry. Wypchnij klatkę do przodu i z wydechem do góry. I wydech. Ściągnij łopatki i z wydechem i wydech. Super. Super. Na końcu, w momencie, kiedy dochodzisz do góry, lekko zrób taki stożek. I lecimy w dół. Zobaczysz, co się stanie. I stożek. I elegancko będzie jeszcze mocniej pracować klatka piersiowa. Super. Świetnie. Karolina już nawet wyprzedziła mnie to, co chciałem powiedzieć. Bo chciałem powiedzieć, żeby łokcie szły nie do tyłu, tylko właśnie do środka. Karolina to w tym momencie elegancko robi. Nie, super, Karolina. Jedziesz w dół. Nie rób przeprostów. To, co robisz, jest w tym momencie idealne, dlatego że rotujesz lekko łokcie do środka. Jedziesz, 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 Karolina. Cały czas. Super. Karolina idealnie. Nie idzie właśnie łokciami do tyłu, tylko delikatnie właśnie do środka, przez co bardziej angażuje klatkę piersiową, a nie barki. Zobacz, co ona tutaj robi. Zobacz, co ona tutaj wyprawia. No, dziewczyna. Super.
Być może siłownia to nie jest twoje jeszcze naturalne środowisko, nie czujesz się jeszcze tutaj komfortowo, a ja chcę, żebyś się czuła komfortowo. Dlatego z Karoliną pokażemy ci w jednym miejscu na razie to ćwiczenie, żebyś się obyła z sytuacją. Zrobiłaś klatkę piersiową, od razu możesz jak najbardziej zrobić sobie naprzemiennie plecy. Połóż się na ławce. Połóż się na ławce, Karolinko. Dokładnie tak, elegancko. Ławka ma stanowić podpór dla twojego brzucha. Weź hantle do rąk, jedną i drugą. Wypuść hantle, wypuść razem z barkami i przyciągasz plecami mocno z wypchnięciem klatki piersiowej. Super, elegancko, super. Świetnie. W tym momencie patrz przed siebie, żeby o tak i dociągaj do bioder, żeby pracowały plecy, mniej tutaj kaptur. I do bioder. Wypuszczasz i do bioder. Mocno wypuszczaj barki i dociągasz do bioder. Świetnie. I z wydechem. I wydech. I wydech. Świetnie. Do bioder. I wydech. Świetnie. Wypuść. I wydech. Świetnie. I wydech. Elegancko. Im mocniej będziesz dociągać do bioder, tym bardziej będą pracować twoje plecy, mniej tutaj kaptury. Super. Dobra, a teraz razem z Dominiką pokażemy też w jednym miejscu, jak sobie połączyć barki i od razu możemy dołączyć do tego jak najbardziej nogi. Ja na przykład tak robię. Dominika, wręczam ci dwa hantle. Przyjmij pozycję. Super, jak do wyciskania. Super, pamiętaj o tym, żeby brzuch i lędźwia były dopasowane do ławki, żeby się nie giąć, żeby pracowały barki i lecimy góra. Wyciskanie z wydechem i wydech, nie za nisko. Przechyl troszeczkę hantle do boku. O tak, i lecimy góra. Super, i wydech, oddychaj. I wydech do góry. I wydech. Pomagaj sobie oddechem. Pamiętaj, że oddech ma ci pomóc. I wydech. Super. Wydech. I wydech. I wydech. Świetnie. Skoro już jesteś przy ławeczce, przy której przed chwilą robiłaś barki, to my w tym momencie z Dominiką pokażemy ci, jak możesz ją jeszcze wykorzystać, bo nie chcesz jeszcze łazić po tej siłowni, nie jest to jeszcze twoje naturalne środowisko, że z Dominiką zaprezentujemy ci od razu ćwiczenie. Dominiczko, nóżka przed siebie i przysiad bułgarski, oprzyj jedną nogę elegancko, super, ręce wzdłuż ciała i lecimy, przysiad, super, nie wychodź niziutko, nie wychodź kolanem za bardzo przed palce, siadaj na pupie i góra. I nisko, powolutku i z wydechem góra. Super. I góra. Pamiętaj o tym, lekko rotuj kolano, ale nie wychodź nim mocno przed sobą. I lecimy. I zmień nogę. Super. Okay. I lecimy, druga noga. Super. Super, proste plecy, brzuch napięty, ręce wzdłuż ciała, świetnie. I pupa pracuje, elegancko, jest pięknie. I od razu usiądź na ławce i wykonaj dokładnie to samo. I leć. I teraz naprzemiennie zrobimy sobie biceps z tricepsem na bramie. Ściąganie, zaczniemy od ściągania z góry linek blisko, łokcie blisko ciała i ściągamy linki. Nie pochylamy się do przodu, stoimy prosto i ściągamy. Sylwia, pokaż jak to się robi. Super, ręce blisko ciała i ściągamy z wydechem i wydech. Powolutku do góry, wydech i powolutku wracasz. I wydech, mocno. Poczuj ręce i wracasz. I wolno, wolno, góra, góra i dół. Wolno, góra, 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 góra i dół. Wolno, góra i dół, mocno. Zepnij i góra i dół, zepnij. I dół,
Super. Pochyl się delikatnie do przodu, delikatnie. I teraz. O, świetnie. I dół. Rozciągnij i dół. Super. Czujesz? Super. I powolutku do góry też. Nie pozwól ciężarowi wygrać. O, świetnie. Cały czas czuj ciężar. Cały czas czujesz swoje mięśnie. Świetnie. I lecimy z Sylwią biceps. Naprzemiennie razem z tricepsem. Na tych samych linkach. Super. Ręce, łokcie przy ciele. I lecimy do wyprostu całkowitego. Prostujemy. Świetnie. I góra. Super. Idealnie. I góra. I dołóż do tego rotację na zewnątrz. I skręć. Świetnie. Idealnie. Idealnie. Super. Jeszcze bardziej zaangażujesz biceps. Świetnie. Czujesz, Sylwia? Super. Świetnie. I powolutku. Też nie pozwól wygrać ciężarowi. Nie pozwól wygrać ciężarowi. Kiedy ciągnie cię w dół, ty przytrzymuj. Super. Super, super. Idealnie. Idealnie. I powolutku. I góra z wydechem. Pamiętaj o oddechu. Wydech. Wydech. Świetnie. Mistrz Zen. Lecimy dalej. Lecimy. Drugie ćwiczenie z Karolcią. Rozpiętki na bramie. Stań, Karolcia. Noga jedna idzie do przodu. Zaprzyj się. Trzymaj mocno. Zablokuj ręce w łokciach. Klatka piersiowa, głowa do góry. Klatka piersiowa do przodu. I lecimy. I ściągasz. Rozciągnij. Zablokuj ręce w łokciach. I ściągasz. Rozciągnij i zablokuj ręce w łokciach, ściągasz. Rozciągnij i mocno ściągasz. Wypchnij klatkę piersiową do przodu. I wypchnij przed siebie, mocno. Rozciągnij i przed siebie. Zostaw, Karolcia, łokcie. Zostaw łokcie, super. Sama klatka piersiowa pracuje, mocno. Rozciągnij i mocno. Jeszcze raz. Super. I lecimy z Karoliną teraz plecy. Karolina, zaprzyj się i uwaga, ściągamy. Zablokowane łokcie i do bioder. Rozciągnij. Super. I poczuj plecy. Świetnie. Rozciągnij. Elegancko. W momencie, kiedy wyciągacie do przodu, cofnij troszkę pośladki do tyłu. O, super. I rozciągnij. Powinnaś... Czujesz plecy? Super. Rozciągnij plecy proste i ściągasz do bioder. Świetnie. I ściągamy. Rozciągnij i ściągamy. Świetnie. A teraz z Dominiką ciśniemy dalej barki i nogi na przemian z barkami. Dominika, hanteleczki i będziemy unosić ramiona do boku. Dlaczego na siedząco? Dlatego, żeby wyizolować całkowicie barki. Lecimy. Super. Nawet nic nie muszę mówić. Elegancko. Pamiętaj o tym, żeby nie unosić za wysoko przedramion. To łokieć prowadzi ten ruch. Łokieć prowadzi ten ruch. Super. Łokieć prowadzi ten ruch. Świetnie. I przytrzymaj na chwileczkę na górze. Super. I dół. Góra. Jedną sekundę i dół. Żebyś nie puszczała tego ciężaru bezwiednie, tylko on cały czas jest na twoich barkach. Super. I góra. Świetnie. Pamiętaj, to łokieć prowadzi ten ruch. Nie unosisz za wysoko przed ramion, tylko wyżej łokieć. Super. I teraz schodzimy z ławeczki i z tymi hantlami wykorzystamy je jeszcze do przysiadu. Szeroko, 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 nawet może jeszcze do minuty szerzej. I teraz kolana na zewnątrz. Zostaw na dokładnie tak i usiądź na pupie. Kolana nie wychodzą przez palce. Na pupie proste plecy i góra. Proste plecy i nisko. Proste plecy, wszystko z pupy. Podnoś się z pupy. Jesteś w jednej osi. Masz uwiązane u kucyka nitkę, która ciągnie cię do góry. Nie wychodzisz ani do przodu, ani do tyłu. Super, po jednej linii. Po jednej linii. Po jednej linii. Nie przenoś ciężaru na palce. Nie przenoś ciężaru na palce. Super.
Tak naprawdę taki zestaw ćwiczeń jesteś w stanie wykonać na jednym treningu, gdyż ćwiczenia łączysz, nie musisz brać za dużego ciężaru, a pomiędzy dwoma takimi ćwiczeniami, które ze sobą łączysz, masz tylko 30 sekund przerwy. Dasz radę, zrobisz to, jedziemy z tym życiem i nie bój się siłowni.